Podejmując temat ewangelizacji na drodze piękna, chciałbym najpierw powiedzieć kilka słów na temat samego piękna i genezy naukowej refleksji nad nim. Następnie powiem o 6 modelach ewangelizacji, które mają swoją genezę w działalności pierwotnego Kościoła i są odpowiedzią na zróżnicowaną sytuację ludzi w sekularyzowanym świecie. I jednym z tych modeli jest ewangelizacja na drodze piękna. Ze szczególnym uwzględnieniem piękna liturgii, nabożeństw i sztuki sakralnej. Na tym modelu, określanym jako model jerozolimski, skoncentrujemy naszą uwagę, a potem zilustrujemy przykładami z życia Johna Henry'ego Newmana i Paula Claudela. Piękno, greckie kalos, jest definiowane jako harmonia, doskonałość i blask, który jako oglądany budzi upodobanie. Studenci filozofii znają to określenie fulcrum est quod visum placet. Pierwszą teorię piękna wypracowali Pitagorejczycy, dostrzegali oni harmonię w makro i mikro świecie, a za główny przejaw tej harmonii uważali muzykę. Muzyka jest osnową zgody między rzeczami, zespala i jedynie. Refleksję nad pięknem podjął Platon. Uważał, że oprócz świata materialnego istnieje świat niematerialny, do którego należą idee, w tym także idea piękna. Byty materialne są piękne przez uczestnictwo w idei pięknej. W dziele Uczta utrwalona została rozmowa przyjaciół o miłości. W pewnym momencie, pod koniec rozważań, do głosu została dopuszczona jedyna kobieta, Diotyma. Ona wprowadziła do rozmowy kategorię piękna, wyjaśniając drogi dochodzenia do najwyższego. Jej refleksje miały duże znaczenie dla kultury zachodniej. Diotyma mówi tak, bo widzisz, właściwy rozwój miłości tak wyglądać powinien. Już za młodu chodzi człowiek za ładnymi ciałami, a potem więcej zaczyna cenić piękność ukrytą w duszach, niż tę, która w ciele mieszka. Z czasem musi zobaczyć piękno ukryte w czynach i prawach. I nagle mu się cud odsłania. Piękno samo w sobie. Ono samo w swojej istocie. Otwiera się przed nim to, do czego szły wszystkie jego trudy poprzednie. On ogląda piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie i nie rozwija się ani nie więdnie. Tylko piękno samo w sobie niezmienne i wieczne, a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą w nim jakoś w ten sposób, że podczas gdy same powstają i giną, ono ani się pełniejszym nie staje, ani uboższym, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka. Na tym szczeblu dopiero życie jest coś warte. Wtedy, gdy człowiek piękno samo w sobie odkrywa. Tak więc według Platona najwyższe piękno jest celem, do którego człowiek powinien dążyć w swoim życiu. Znany ewangelizator amerykański, biskup Robert Barron, ilustruje te rozważania filozoficzne doświadczeniem z życia Dantego Alighieri, którego 700-lecie śmierci obchodzimy. Jako młody nastolatek zakochał się w Beatrice z rodzinnej Florencji, i pewnego razu z kolegami śledził ją, kiedy szła przez most, stary most na rzece Arno, odwróciła się. I to spojrzenie tak go poruszyło, że postanowił napisać najpiękniejszy utwór, jaki jest w stanie napisać. I w ten sposób powstała Boska Komedia, w której Beatrice przeprowadza Dantego przez piekło, czyściec do nieba. Spośród pisarzy chrześcijańskich refleksji nad istotą piękna podjął pseudo-Dionizę Areopagita w dziele o imionach Bożych. Potem przemyślenia podjął Tomasz z Akwinu. Według niego racją piękna jest forma. Definiował piękne jako rzeczywistość obiektywną, wyposażoną w 3 elementy. Doskonałość, integritas, proporcje i blask, klarity. Jeśli te 3 elementy występują razem, mamy do czynienia z pięknem. Przechodząc z gruntu filozoficznego na teologiczny, warto
zajrzeć do traktatu o miłości Bożej Franciszka Salezjana. Jego pierwszy rozdział zatytułowany, aby nadać piękno naturze ludzkiej, Bóg wszystkie władze duszy oddał pod panowanie woli, rozpoczyna się od definicji piękna. Jedność połączona z różnorodnością stanowi porządek. Porządek doprowadza do harmonii i proporcji, a harmonia w rzeczach całkowitych i doskonałych tworzy piękno. A żeby muzyka była piękna, głosy powinny być nie tylko czyste, jasne i różniące się między sobą, lecz także powinny się ze sobą zlewać, by przez jedność w różności i różność w jedności tworzyły jedno odpowiednie brzmienie i harmonię, która nie bez przyczyny nazywa się akordem, czyli zgodnością różnych głosów. W dalszej części Franciszek Salezy, nawiązując do Dionizego Areopagity i Tomasza Zakwinu, stwierdza, że jest pięknem to, co się nam podoba, że to piękno materialne przypisujemy tym rzeczom, które poznajemy za pomocą dwóch zmysłów, wzroku i słuchu. Mają one największą zdolność poznawania i rozumowi oddają największe usługi. A więc piękno nazywamy pięknem dlatego, ponieważ w jego poznaniu znajdujemy upodobanie. To prowadzi Franciszka Salezego do stwierdzenia, że Bóg jest najwyższym pięknem, jest sprawcą doskonałej proporcji, świetności i wdzięku wszystkich rzeczy. Jaśnieje on pełnią światła, którego promienie oświecają wszystko, nadając piękno każdej rzeczy. Po tym krótkim wprowadzeniu na temat piękna jako takiego, możemy podjąć refleksję nad znaczeniem piękna w dziele ewangelizacji. Idąc za Albert Dallasem, który napisał książkę Modele Kościoła, możemy analogicznie mówić o 6 modelach ewangelizacji. Wybitny teolog amerykański pisał o Kościele jako Kościele instytucji, jako mistycznej wspólnocie, jako sakramencie, wspólnocie uczniów Chrystusa, jako heroldzie zapowiadającym przyjście Pana i jako słudze. Analogicznie do tych modeli Kościoła opisane zostały modele ewangelizacji, dające się rozpoznać w Nowym Testamencie i będące odpowiedzią na zapotrzebowanie sekularyzowanego społeczeństwa. Tymi 6 modelami są: po pierwsze, świadectwo życia i męczeństwo dla Chrystusa. Po drugie, model jerozolimski, to jest piękno liturgii w zgromadzeniu wierzących, które nas interesuje dzisiaj. Trzeci to głoszenie słowem i pismem oraz edukacja chrześcijańska. Czwarty, wspólnota uczniów wokół Chrystusa. Piąty to model areopagu albo model inkulturacyjny. I 6 to model bochenków chleba i ryb, czyli ewangelizacja przez działalność charytatywną. Nie oznacza to, że nie ma innych modeli, ale wymienione powyżej są zasadnicze i ewentualne inne dadzą się sprowadzić do owych 6. Według kardynała Dallasa przez modele ewangelizacji można rozumieć sposoby, style ewangelizowania stosowne do sytuacji i możliwości ewangelizatorów. Modele te są odpowiedzią na zróżnicowaną sytuację ludzi. W ogóle modele teologiczne stosowane są po to, aby w analogiczny sposób przedstawić tajemnicę duchowej rzeczywistości, o której nie da się mówić bezpośrednio. Model jest zawsze jakimś uproszczeniem rzeczywistości, którą opisuje. Jest też wyidealizowany w swej postaci. Ale jest przydatny, ponieważ pozwala spojrzeć na różne aspekty rzeczywistości w skondensowanej postaci. Nowotestamentalne modele ewangelizacji służą określeniu i syntetycznemu opisaniu przedsięwzięć podejmowanych w celu głoszenia dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. Nie mogą być one nigdy traktowane alternatywnie. Pokazują raczej wielowymiarowe dzieło przepowiadane. Przepowiadanie dokonuje się wielorakim, ale w komplementarny sposób i służy jednemu celowi, który znakomicie przedstawił Jan Ewangelista w epilogu. Abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Niego. Analiza poszczególnych modeli nie może przesłaniać podstawowej prawdy o tym, że samo przepowiadanie jest przede wszystkim dziełem Ducha Świętego. I cała ewangelizacja to jest przede wszystkim dzieło Ducha Świętego.
Bez jego inspiracji, obecności, mocy, wysiłki ludzkie byłyby jedynie bezowocnym aktywizmem. Ten istotny aspekt ewangelizacji został znakomicie wyrażony przez świętego Pawła, który dał wyraz w swojej świadomości, gdy pisał do Koryntian. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Niemniej jednak właściciele Słowa Bożego mają też swoje zadanie do odegrania. Jak pisze Paweł do Koryntian, my jesteśmy pomocnikami Boga. Nas interesuje dzisiaj model jerozolimski, czyli ewangelizacja przez piękno. Jak opisał święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, wspólnota pierwszych chrześcijan była na tyle piękna i atrakcyjna, że przyciągała innych, którzy nawracali się i przez wiarę dostępowali zbawienia. Ci, którzy przyjęli nauczanie świętego Piotra, zostali ochrzczeni, trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Początkowo liturgia sprawowana była przez chrześcijan w bardzo prosty sposób, a nawet w ukryciu. Z czasem celebracje liturgiczne nabrały zewnętrznego splendoru, który dawał wyraz wewnętrznej istoty liturgii. Po edykcie mediolańskim Konstantyna chrześcijaństwo rozpowszechniło się w Imperium Rzymskim. Piękna, symboliczna, rozumna, a zarazem misteryjna liturgia Kościoła stała się jednym ze sposobów przepowiadania dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. Za pomocą znaków i symboli liturgia ogłasza i aktualizuje historię zbawienia. Bogate i sensowne liturgiczne życie Kościoła było środkiem ogromnie silnego oddziaływania dobrej nowiny na ewangelizowane społeczności. Obrzędy Kościoła posiadają głębię, uniwersalizm i uzasadnienie o wiele bardziej przekonujące niż jakiekolwiek obrzędy pogańskie. Drugorzędną, aczkolwiek nie mniej ważną rolę w przybliżaniu Ewangelii odgrywa sztuka sakralna. Architektura, malarstwo, rzeźba, muzyka. Choć wszystko to jest środkiem zwiastowania Ewangelii, należy pamiętać, że ta funkcja jest niejako uboczna wobec zasadniczego celu liturgii, jakim jest uświęcenie ludzi i uwielbienie Boga. Dobrze wyraził to ewangelicki teolog Gerardus van der Wert, pisząc, że Kościół nie poszukuje w liturgii ani piękna, ani ozdobnych motywów, ani też nie szuka poruszenia serca. Nie pragnie on niczego ponad modlitwę i zjednoczenie ze Zbawcą. I z tego miłosnego uwielbienia wypływa samorzutnie bezgraniczne piękno. Piękno liturgii należy do wspaniałych darów Bożych, które obdarowują nas, kiedy szukamy Królestwa Bożego. Cała działalność Kościoła, w tym również przepowiadanie Słowa Bożego, cała ewangelizacja prowadzi do szczytu, jakim jest celebracja liturgii w zgromadzeniu wierzących. Trzeba jednak od razu dodać, że liturgia jest zarazem źródłem, z którego zarówno przepowiadanie, jak i cała działalność Kościoła czerpie swoją skuteczność, jak i szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła. Więź ewangelizacji i liturgii, w tym również sztuki, celebracji, podjął swego czasu Jan Paweł II. Z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii Jan Paweł II zauważył, że we współczesnym świecie, również na terenach o długiej tradycji chrześcijańskiej, osłabieniu ulega wpływ Ewangelii. To też potrzebna jest nowa ewangelizacja. I chociaż może się wydawać, że w silnie sekularyzowanych społeczeństwach nie ma dla niej miejsca, to jednak widoczna jest wśród ludzi potrzeba duchowości, co świadczy o tym, że nie można z serca człowieka wymazać pragnienia Boga. Zdaniem Jana Pawła II na to pragnienie spotkania z Bogiem najgłębiej i najskuteczniej odpowiada liturgia, zwłaszcza w Eucharystii, w której możemy zjednoczyć się z ofiarą Chrystusa. Wszyscy powinni czuć, że jest dla nich miejsce w naszych zgromadzeniach, pisze Jan Paweł II. Dzięki czemu będą mogli poznać atmosferę panującą w pierwszej wspólnocie wierzących. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.
Kardynał Avery Dallas ilustruje ewangelizację przez piękne doświadczenie Johna Henry Newmana, gdy ten XIX-wieczny teolog, wybitny i wpływowy intelektualista, przewodził ruchowi oksfordzkiemu w kościele anglikańskim, nie mógł on uwolnić się od obawy, że broni kościoła na papierze, czyli takiego, który istnieje w pismach teologów, ale nie ma dynamicznych wspólnot, nie ma żywych zgromadzeń wiernych. W czasie podróży po Włoszech, a zwłaszcza po Sycylii w 1833 roku, Newman był pod ogromnym wrażeniem rzeszy wierzących katolików, pobożnie uczestniczących we mszach świętych i żarliwie śpiewających pieśni na cześć Boga. Nie będąc jeszcze przekonanym o prawdziwości doktryny katolickiej, doszedł do wniosku, że Kościół rzymski był w stanie wzniecić uczucia podziwu, tajemniczości, szacunku, pobożności i innych uczuć, które mogą być szczególnie nazwane katolickimi. To było jedno z doświadczeń na jego drodze powolnego dojrzewania do konwersji i decyzji o wstąpieniu do kościoła katolickiego w 1845 roku. Pięknie sprawowana i gorliwie przeżywana liturgia, a także nabożeństwa ludowe, mają siłę oddziaływania. Ci, którzy modlili się w świątyniach, nie mieli najmniejszej świadomości, że uczestniczą w dziele ewangelizacji. Z pewnością byliby zdumieni, dowiedziawszy się o swym wpływie na nawrócenie najsławniejszego teologa angielskiego w XIX wieku. Innym przykładem ewangelizacyjnego oddziaływania piękna liturgii jest nawrócenie francuskiego pisarza i dyplomaty Paula Claudela. Najważniejszym i demarkacyjnym wydarzeniem jego życia było nawrócenie w katedrze Notre Dame w Paryżu, jakiego doświadczył, mając 18 lat, w dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1886 roku, podczas nieszporu. Stał przy drugim filarze po prawej stronie nieopodal zakrystii. Śpiew hymnu, który dopiero potem rozpoznał jako magnifikat w wykonaniu dzieci, tak poruszył jego serce, że w owym momencie stał się człowiekiem wierzącym. Od tamtej chwili, którą zapamiętał w najmniejszych szczegółach, kwestie wiary stały się dla niego bardzo istotne i wywarły wpływ na jego twórczość literacką i dyplomatyczną. Również papież Franciszek, którego dzieło jest przedmiotem analizy konferencji, przypomniał wartość drogi piękna, via pulchri tudinis, w przekazie Słowa Bożego. Zauważył, że głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie piękna wiary. Stwierdził, że wszystkie formy autentycznego piękna mogą być uznane za drogę prowadzącą do spotkania z Panem Jezusem. Jeśli, jak twierdzi święty Augustyn, kochamy tylko to, co jest piękne, Syn, który stał się człowiekiem, objawieniem nieskończonego piękna, jest w najwyższym stopniu godny miłości i pociąga nas ku sobie więzami miłości. Tak więc konieczne jest, aby formacja w via pulchri tudinis została włączona w przekazywanie wiary. Należy sobie życzyć, mówił papież Franciszek, aby każdy kościół partykularny promował posługiwanie się sztuką w swoim dziele ewangelizacyjnym. Trzeba mieć odwagę do znajdowania nowych znaków, nowych symboli, nowych sposobów przekazywania słowa, nowych form piękna pojawiających się w różnych kręgach kulturowych, łącznie z niekonwencjonalnymi formami piękna, które mogą być mało znaczące dla ewangelizatorów, ale stały się szczególnie atrakcyjne dla innych. Podsumowując to syntetyczne przedstawienie, chcę zauważyć, że liturgia i nabożeństwa Kościoła są piękne dzięki jedności w różnorodności. Wszyscy członkowie Kościoła, gdziekolwiek na świecie się znajdują, mogą uczestniczyć w liturgii ze świadomością, że jako dzieci jednego Boga tworzą jedną rodzinę. Integralność, harmonia i blask ujawniające się w dostojnej prostocie liturgii mają siłę przyciągania. Walor tej
drogi ewangelizacji jest również taki, że nie ma w niej cienia prozelityzmu. Piękno, podobnie jak prawda, pociąga siłą samego siebie. Ewangelizacja na drodze piękna jest wolna od prozelityzmu. Szanuje wolność człowieka i jego wrażliwość na piękno stworzone, które może być drogą do odkrycia piękna odwiecznego. Dziękuję serdecznie za uwagę.